Dawnstone, heroes of Warcraft. Hej, siemacie, witajcie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a. To tutaj to zapewne poznajecie, bo jest to słynny już zoo czarnoksiężnika, Gul'dan Zoolog. Tania Taria na takich komonach, małych stworkach, typowe agro. Jeśli gracie w HS-a, to na pewno spotkaliście się z nim nieraz, no bo masa ludzi w to gra. Tym gra, ponieważ jest to bardzo tania talia i co ważne, skuteczna dosyć. Upierdliwa na pewno, denerwująca, wiele osób jej nie lubi, ja też jej nie lubię. Ale dzisiaj było zadanie. Wygrać dwie gry czarnoksiężnikiem, to postanowiłem sklecić jakoś tego typu deck. Nawet odczarowałem jakieś złote karty, by starczyło na to, co mi brakowało. Pojedyncze sztuki miałem niektórych kart. Oczywiście jest to wyjątkowo tania wersja, bo ja wielu kart nie mam. Nie mam tej kluczowej, czyli Strażnika Zagłady, tak jest. To jest cholernie mocna karta, ten okrzyk sprawiający, że odrzucamy dwie nasze karty, jest mało istotny, ponieważ zwykle się go gra, gdy na ręce już nie mamy żadnych innych kart. Bardzo często tak się zdarza, bardzo często tak jest u moich przeciwników, którzy grają tą talią właśnie. Bardzo mocna, fajna karciocha, ja jej nie mam, więc zdecydowałem się na tą wariatkę, ryzykancką rakieterkę. No znacznie gorsza, jeden droższa, dużo mniej w plecach, no ale trudno. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, wiadoma sprawa. Swoją drogą... To jest cholernie ciekawa karta. Jakoś totalnie nie wyobrażam sobie zastosowania dla niej. 8 many, ja pierniczę. Trzeba być mocno w dupie, żeby to grać i nie wiem, czym się sugerować, żeby zdecydować się włożyć ją do talii. Chociaż w Hearthstone jest tak, że nie ma złych kart. Po prostu są karty sytuacyjne i karty uniwersalne. Na takie dwie grupy bym jedynie te wszystkie karty podzielił. W każdym razie, tłumaczyć tego deku chyba nie ma potrzeby nikomu. Ponieważ tak jak już mówiłem, jeśli gracie, to zapewne się z nim niejednokrotnie spotkaliście. Agro, więc ci napierdziela we wrogiego bohatera się zająkałem, lub idzie się na bardzo dobre wymiany. Chociaż ja tą talią za specjalnie dobrze grać nie umiem. Rozegrałem raptem kilka gier dzisiaj, żeby przetestować i zrobić to zadanie. Przede wszystkim to nie jest moja stylowa, więc ja tak trochę dla beki to sobie złożyłem i mam zamiar pograć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kart nie widzę sensu omawiać. To są karty, które często widuję u moich przeciwników, którzy grają w tym zoo. I co, wielkiej filozofii nie ma. Co jest, każdy widzi. Czy ja chciałem coś jeszcze w tym momencie powiedzieć? Chyba nie. Więc przejdziemy sobie do jakiegoś pojedynku. W rankingu nie będę grał, bo ostatnio byłem już prawie na 6 poziomie. Przegrałem kilka gier, wkurzyłem się, wyłączyłem. Nie chcę spaść znów na ten cholerny 8. Więc nie będę tą talią mordował się w rankingu. Pomorduję się z jakimiś najpewniej ciekawszymi dekami w rozrywkowym trybie pojedynku. Zo. Śmieszne. Dużo jest wersji tej talii. Bo i szczerze mówiąc jest dużo takich małych, fajnych, ciekawych kreaturek i wiele z tych kart można wymienić. Nie trzeba mieć konkretnie tych najpopularniejszych, z którymi ludzie grają, można właśnie zmontować coś opierając się na tym, co mamy w deku, bo to jest chyba najtańsza ze wszystkich talii w Hearthstone, najtańsza do złożenia i przy tym taka, którą można daleko zajść w rankingu. Co to się tak zawiesiło? Hmm,
Czyżbym musiał grę zrestartować? Czasami tak... O, i zawiesiła się, widzicie? No dobra, to ja... zrobię restarcik i do was wrócę, gdy już wszystko będzie działać. Gul'dan kontra Malfurion. Jestem z powrotem. Dzisiaj coś często chochliki w Hearthstone'ie grasują. Już mi się dziś przytrafiło coś podobnego, grę mi wywaliło. Tyle, że w czasie gry to było trochę mniej przyjemne. A w sumie jak grałem tą wariacką talią. Ustawię sobie, co ja tu mam. Tą talią bardzo prosto się gra, jeśli te karty nam się układają, jeśli wiecie. Przychodzi to, co trzeba, gra się dobrze układa, to wtedy jest luzik. Gorzej jak idzie nie tak jak trzeba. To wtedy już tak dobrze nie jest. I to może sprawić problem osobom mniej doświadczonym, obeznanym z tą talią. Takim jak ja między innymi. Ale to coś, trzeba się uczyć, nie? Myślę, że sobie dorzucę drugiego. Drugiego stworka na stół. Jest to Jędruś, trendowaty gnom. Świetlisty wir. To jest takie se. Chociaż super z tego względu, że dobiera tą kartę. Rzucimy golema, nie ma co teraz tak w pusty stół rzucać tego nożownika. Może dojdzie coś mniejszego. Chociaż koleś nic nie rzuca, stakował sobie ten pancerz. Teraz trzecia tura, on ma monetę jeszcze. A, bo on na swajpa czeka. Za maszysty cios. No tak. Tak to sobie wykombinował koleś. O, akolita. Kurde, dziadygę dobrze byłoby zabić od razu. Oho, to mogę to zrobić. Tylko co, czym to zrobić? Tą prowokacją? No nie chcę mu dać dwóch kart, kurde. Bo to też by było fajnie pyknąć go tym gnomkiem i wziąć wir. A później rzucić nożownika. I tego. Sierżanta. Albo zostawić go w spokoju, no. Też tak można. Nie no, chociaż nie, zostawić go w spokoju to trochę słabo. Dobra, niech sobie dobierze. Też ja sobie dobiorę. Aha, wilk. To wilk może nie teraz. Łupiemy. I teraz popatrzmy. Spadające gwiazdy zabiją mnie bardzo. A za maszysty cios zabije mnie mocno. Tak to powiem. Milion ma kart, 10. No. Aha. Trochę pozabijał. O kurde, jeszcze orzeźwienie. Trochę słabo. Zabije mi pewnie nożownika. Co? Ale jazda. Pierwszy raz to widzę. I dlatego lubię między innymi ten tryb nierankingowy, bo to on jest dużo ciekawszy. Tu są dużo ciekawsze talie. Chociaż w mojej opinii jest to najsłabsza legenda ze wszystkich. Gdybym był teraz magiem, to ja bym mógł tu jakieś cuda robić. Nieźle. Nie, ja myślę, że to trzeba łupać. 3, 1... Znaczy 2 i 3 to jeszcze sobie kartę mogę dobrać śmiało. A, szkoda, że go nie trafił. Nie wiem, czy jest sens. Nie no, lepiej go zabić, bo... piąta tura może rzucić mi druida szponów. Będę miał problem, a nie mam...
Nie mam nic, co bym... O, teraz przystrzeliło. Nie mam nic... Oj, zająkałem się przez to, nieważne. Nie mam żadnego zaklęcia, żeby łupnąć. Chociaż jak teraz łupnę, będzie 9. Dobra, tam. W końcu to ma być agresywna talia. Zobaczymy, co zrobi. Mam rakieterkę teraz. No, dobrze zrobiłem, tak sobie myślę teraz. Z perspektywy czasu. Kurde, teraz mi zabije wszystko. No dobra, mogłem jednak to zabić. Jeden ten. Co ty się przyczyniasz, głupia gro? Chochligi grasują? O, na kostępu. 5 życia ma. O, ogień duszy? Ogień duszy. Ogień duszy. Ogień duszy. Nie widzę sensu chyba. Chyba rzucę rakieterkę. Albo rakieterki się poz... Tak, rakieterkę rzucę. I go zabije. No właśnie, teraz strażnik zagłady by przeżył taki atak. Ledwo co, ale by przeżył. A ten niestety nie przeżyje. Nie chciałem ognia duszy wtedy grać z tego względu, żeby nie stracić akurat obrońcy Argusa, bo on mi się teraz przyda. No nie! Co za mosiek? No, nożownik. No to kolego sympatyczny. Jakbyś teraz trafił w tą tarczę, to ja ci będę wdzięczny. Dobrze! No, wreszcie coś porządnego zrobiłeś. Ale trzeba poświęcić. No, do dobrą kontrą na jest druid na tą talię. Bo ma dużo tych taunterów i kart, które dają prowokacje. Więc jest nieźle. No i teraz znów będzie kolejny 6 pieprzony. I szaman też może być niezły, bo ma tanie AOE. I te tanie zaklęcia takie mocne. Kurde, no. Ajajaj. Jakby raz trafił. O, no to spoko. To będę musiał poświęcić w takim razie. Chyba, że bo... O, to jest plus, minus. Patrzcie, on teraz nie strzeli. Jak on by teraz strzelił, to ja bym... Nie, to akurat nie wiedziałbym. Ale szkoda, że on od razu nie strzela, no. A tak niestety, no. No i teraz strzeliłeś. No i co? I zabijemy się. Zostało mu 6 życia. No ogień duszy mógłby jeszcze jeden przyjść. Wtedy co się tak zaciąłem, to myślałem o tym ogniu duszy. Chodziło mi o to, o nazwę tej karty, tego zaklęcia. Nie mogłem sobie za cholerę przypomnieć. Stąd się tak zaciąłem. No za 8 jakieś drzewo zaraz mi pieprznie, albo uleczy się. Drzewcem wiedzy. Tak może być. No i co, zasadniczo tą talią powinno się wygrywać tak dosyć szybko. 8 tury to już koniec gry. Kuźwa drzewo, no. Widzicie jaki niefar. O, ogień duszy. Ogień duszy. Ogień duszy. Kurczę, tylko co, w tamto? Bo tu wszystkie karty mi pójdą. Na to drzewo, to lepiej łupnę w to jednak. Teraz zabiorę sobie kartę. O, Argus. To tak, zostaje mi ile? 6 potrzebuję. Kurczę, to zabraknie.
Jak 6 potrzebuje, to zabraknie, no. Moja tarcza za Argus! Do ataku! No niestety, tak będę się mordował. I jeszcze to przegram. Wcale bym się nie zdziwił, tą talią można przegrać, szczególnie jeśli gra trwa tak długo. Już jest 9. tura. Trochę za długo, zdecydowanie za długo. No myślałem, że rozegram sobie dwa pojedynki, a rozegram jeden, bo on zapowiada się, że będzie trwał jeszcze w cholerę, ja pierwszy. Nie mam już ognia duszy, no mam giermka, to trochę słabo. O Jezus. Zaraz sam się za... O, patrzcie. Jak mi go nie wyciszy, ani się nie uleczy. To może być dobrze. I teraz tak. No nie zabiję obu za cholerę. A Jezu. Zabijam, bo tu nie ma sensu. Nie ma nic co kombinować. W następnej turze planuję zabić gnomka o tą panterę. O tego niedźwiedzia to jest. Niedźwiedź. Druid szponów. A nie, nie napisane, no ale niedźwiedź to jest. Także... albo jakiś wilkołak. Nieważne. Także o to się zabije i gnomek dwa zada i mam nadzieję, że to będzie koniec gry. A nie takie tam cuda jakieś. Niewidy. Upierdliwy Malfurion. Finias. Sile się na jakieś niepotrzebne komentarze. Oho! Co, podda się teraz? Tak obstawiam. No chyba, że mi wyciszy zaraz tego gnomka jakąś sową czy czymś. Znak natury, no dobra, to też się nic nie da. Ale dobrze kombinuję. Dobrze, że jest ten... W wielu taliach chyba właśnie ludzie nie grają trendowatego gnoma. A patrzcie, on teraz jest nieoceniony. I jebut. Pięknie. Nieźle, bo dobrze koleś grał. Ta gra trwała zdecydowanie za długo. 10 tur na tą talię to jest nie tak jak trzeba. Nie tak powinno być i nie tak miało być, ale... Jeśli chodzi o... rozgrywkę, bo wynik jest taki, jaki powinien być, czyli wygrałem. Ja sobie będę testował tą talię. Te zośmieszne. Bo dosyć zabawna jest. Rzeczywiście jest też skuteczna. Jest tania. Dla mnie jako osoby, która nie ma wielu tych kart. No, może się sprawdzić, nie ukrywam. Dla was też, jeśli też należycie do tych graczy początkujących, którzy w swoich kolekcjach wielu kart jeszcze nie mają. Także zachęcam was do przetestowania tej talii, dania jej szansy, bo nie jest taka zła na jaką... na jaką może wyglądać w oczach niektórych. Można spróbować, można tutaj wiele kombinować. Ja tu też dalej będę coś tam tworzył, coś tam zmieniał. Może zrobię z tego kiedyś jakiś taki deck, którym będę grywał regularnie w rankingu. Ciekawe. Możliwe. Czemu nie? Masa ludzi gra i dochodzi tym bardzo wysoko. Może nawet do legendy znajdą się tacy. Także warto spróbować. A co? Trzymajcie się. Na razie, cho.